Witam Ciebie, ja jestem Zenek, to jest Cywilizacja Piątka z najnowszym dodatkiem Brave New World. Ciąg dalszy rozgrywki Egiptem jest rok 1972, 256 tura naszej ery. Tak wygląda demografia, wszędzie pierwsze miejsce praktycznie oprócz wojska, gdzie żołnierzy mam... znaczy liczba moich żołnierzy to 136 103 i zajmuję piąte miejsce z tą liczbą, więc nie jest najlepiej. Biorąc pod uwagę to, że prowadzę wojnę kurczę z Attylą, który jest dość upierdliwy i tutaj ściągnę nawet sporo jednostek na mnie. Więc muszę po prostu chyba się całkowicie przełączyć na produkcję jednostek. Dobra, tu mam dwa samoloty, czy ja mogę je wykorzystać? Nie. Tu mam samolot, też już bombardował. Dobra, dwa samoloty są produkowane. Co dalej? Co ja tu mogę, kurczę, zbudować takiego ciekawego? Tutaj niech będzie kopalnia. Działa. Działa, czy mogą coś ostrzelać? Działa, nie ostrzelają nic specjalnie. Są... Zaraz, tu jest drugie działo. Są kusze. Trochę więcej kasy by mi się przydało, żeby upgrade'ować te jednostki, niestety. Nie dysponuję jakąś większą gotówką na razie, mam tylko 180 złota naturę, 186 złota naturę, więc no szału nie ma, że tak powiem. Dobra, co ja mogę tutaj zadziałać? Tymi mogę to ostrzelać chyba. Kusznicy kontra piechota z czasów Wielkiej Wojny, to mi się podoba, minus 9. Teraz tak, czy ja tutaj mogę coś zadziałać nimi? Chyba nie. Dobra, to oni na razie nie mogą nic zrobić więcej. Tymi gośćmi się tutaj podkulam. Lancierzy. Niech podjadą tutaj w takim razie. I ta piechota, czy ona może coś zrobić? Ona się za chwilę przekręci, coś czuję. Ja się wycofam nimi tutaj w takim razie. Działa. Działa z Nawarony. No nic, muszą tutaj sobie kampić na razie. Dobra, następna tura, bo nic więcej tu nie rozkminię, szczerze mówiąc. No sytuacja różowa nie jest na pewno, czy też jakaś inna. Szczerze mówiąc, za dużo mam tutaj tych jednostek przeciwnika. Muszę się pozbyć tej piechoty z czasów Wielkiej Wojny. To wtedy powinno pójść jakoś łatwiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurczę, myśliwiec jest, więc trzeba będzie jakiś myśliwiec sprowadzić i tyle. Dobra, czy oni to zajmą? Zajęli to. Dobra. Ile ma tych bombowców? Tutaj jeden. Free Ramses. No, ciekawe czy to miasto przeżyje, Jezus Maria, no. Nie byłoby za ciekawie, gdyby nie przeżyło. Jeszcze trzy działa po tyłku dostają? Czy mi się wydaje? Jakiś bombowiec chcący zbombardować tych gości lansierów, boże. Nie wierzę. Dobra, czy powstały moje kurcze myśliwce, które będą przechwytywać wszystko, co tutaj się pojawi? Mam nadzieję. Została jedna tura tylko. Tu i tu będzie myśliwiec. W sumie trzy myśliwce. No to styknie chyba. Dobra, myśliwcu, powstałeś czy nie powstałeś? Oto jest pytanie. Bo jest potrzebny mi tu myśliwiec, tutaj i tutaj w Heliopolis. Kiedy ludzie decydują się wykorzystać do walki ze złem wszystkie dostępne środki... Okej, dobra. Jest dynamit. Teraz pytanie, co ja mogę tu zrobić? To mogę ostrzelać. Przeżyje to? Goddammit, jeszcze przeżyło. Dobra, te działa, 95 sztuk złota mnie to kosztuje, fajnie. Awansujemy od razu tą całą artylerię na coś lepszego. No i teraz tak. Tych gości, no tutaj będzie kiepsko troszkę. Trzeba się pozbyć tego chłamu. Za przeproszeniem. Najpierw to ostrzelam kuszami. Dobra. Teraz tak, tych gości mogę tutaj chyba tym zaorać. Tak mi się coś widzi. Dobra, generał padł? Padł. Elegancko, to podjedziemy tutaj. Czy oni coś zadziałają? A, jeszcze bombowiec, proszę, proszę. Dobra, to pociśnijmy, to działa. A, nie będzie źle, myślałem, że będzie gorzej. A tu nie będzie źle. Bombowiec z czasów Wielkiej Wojny i bombardujemy działka do końca.
Dobra. Tyle jeżeli chodzi o działa. A tyli. Teraz trzeba coś jeszcze pocisnąć tym bombowcem. Kolejny bombowiec i co? Na przykład te działa pociśniemy. Leci, 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 leci. Nie wiem. Dobra. Teraz, gdzie są moje myśliwce? Gdzie są moje myśliwce? Tych gości załatwię? No prawie. Jest i myśliwiec, proszę bardzo. Przejęcie. Czyszczenie nieba. Nakazuje jednostce czyszczenie obszaru z wrogich jednostek powietrznych i przeciwlotniczych na ziemi. I przeciwlotniczych naziemnych. Przygotowuje to obszar do kolejnych ataków lotniczych. No dobra, przyślijmy go tutaj. Tutaj jest myśliwiec jeden. Tutaj wyślemy drugi. Donki, donki. Tych gości wyślemy tu. Działa sobie, nie odpoczywają na razie. Oni zbudują drogę. No i dobra, co tymi lansierami ja tu mogę zrobić? Chyba mogę pokonać tą piechotę śmieszną. Chociaż kosztem kosmicznych strat, no ale co zrobić. Dobra, ci niech się leczą. Ci też niech się leczą. Leczą. Teraz tak, ci tych można wyleczyć. Czy ja potyram te działa jakoś tutaj konkretnie? Chyba nie. Dobra, to na razie zyzy lansjerzy. Działamy się podkulamy tutaj gdzieś. I też zyzy na razie. Wy też zyzy. Wy się możecie leczyć. Wy się możecie leczyć. Dobra. Co to produkować w takim razie? Karawany. Może 5 karawan zbudować. Fantastycznie. Artyleria. Bombowiec z czasów Wielkiej Wojny. Pójdźmy w artylerię, bo to wygląda ciekawie. Tutaj też artyleria chyba. Chociaż czy ja chcę tej artylerii tyle mieć? Nie, wezmę sobie piechotę tu zbuduję. Żołnierz piechoty morskiej, piechota, o. Tu piechota, tu artyleria niech będzie, dobra. 3 tury do piechoty, Boże. WTF, kolej. Jest, Nunschweinstein, to jest gruby cudak. Więc to trzeba będzie zbudować raczej gdzieś i to jak najprędzej. Bo tam da mi sporo zadowolenia, sporo kultury i sporo hajsu. O ile się nie mylę. Jak to wygląda, tak? Plus 3 złota, plus 2 kultury oraz plus 1 zadowolenia z każdego zamku, więc to jest naprawdę zajebisty cudak moim zdaniem. Jeden z lepszych w ogóle cudaków w tej grze. Okej. Czy coś mi tu jeszcze zagraża? No niespecjalnie, tu ma jakieś działo, tu coś, a to już jest same niedobitki. Zulus mnie potępia, no co zrobić, Jezus Maria. A, dobra. Ten myśliwiec rozumiem, że jeszcze niczego nie przechwyci właśnie. Leci bomber niestety. Nie będę w stanie go przechwycić. Może od tyla podpiszę pokój. Ma 2 bombowce skupowanie, co tam? Tu ma jeszcze jeden jakiś samolot. Czy te działa przeżyją? Czy karabiny Gatlinga w sumie? 27, no chyba się rozłożą na części pierwsze. Coś mi się tak wydaje. Noska została zabita. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ataki tego gościa. Nie, jeszcze bombowiec. Boże. Gdzie jest mój kurcze blade trójpłat? 49. Nie, leci znowu, Boże, nie wierzę. Lansjerzy już ginęli. Nie no. WTF, nie ma lansierów. To jest po prostu druga wojna światowa, kurczę blade, z Attylą. No, tutaj jakimiś statkami próbuję mnie strolować. God damn it. To chyba pójdzie na dno to. No niestety, karawela się rozłożyła. Dobra, coś jeszcze tutaj czeka na mnie, czy nie? Noska została zabita. Dobra, spróbuję z nim podpisać pokój. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tego podpisania pokoju z tym kurna typem. Bo chcę zbudować ten cudak, a po prostu ta budowa tych jednostek będzie mi przeszkadzać w tym. A specjalnie tutaj na jakąś wojnę. Na wojnie mi specjalnie jakoś nie zależy. Teraz tak, co by tu ostrzelać? To jeszcze coś mu rozwala na do widzenia. Coś takiego. Tutaj artyleryjkę, poproszę to i poproszę to ostrzelać ładnie. Miodzio.
Tutaj też. Mogę to strzelać? Mogę. Artyleria jest gruba. Trzy pola zasięgu to jest masakra po prostu jakaś. Dobra, ten gościu zabije to. No dobra, czy ja chcę to atakować, czy chcę spróbować podpisać pokój z tym durniem? Zawrzyj pokój. Państwo, miasto. Wellington. No dobra. Wyborek przyjąć tą ofertę. Miodziu, spadaj na drzewo w takim razie. Dobra, jest pokój z tym durniem. To teraz w następnej turze będę mógł zbudować sobie ten oto wspaniały Neuschwanstein. Dobra, produkcja. Co by tu wyprodukować? Okręt podwodny, trójpłat, projekt Manhattan. Proszę, proszę. Pancernik. Pójdźmy w okręty podwodne. A tutaj telekomunikacja na przykład. Tutaj produkcja czego? Elektrowni słonecznej. O, to może być. I mogę przyjąć ustrój ostatni. Dobra. Jest to. Nieźle to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery drzewka całkowicie zrobione. Oprócz tego jeszcze kilka zasad, kurczę, z ustroju... z ładu bodajże. To jest ład? Nie, to są swobody. Trzy drzewka, trzy ustroje ze swobód, więc no naprawdę ta kultura moja jest całkiem niezła. Darmowa technologia, super. Co ja mogę opracować? Telekomunikacja, czemu nie? Im bardziej skomplikowanych środków komunikacji używamy, tym mniej się porozumiewamy. No, to wypas. Dobra, wieża CN. Pytanie, czy ja mogę w końcu zbudować, czy nie. Zapewnia darmową wieżę transmisyjną we wszystkich miastach, plus jeden populacji w każdym mieście oraz plus jeden zadowolenia na każde miasto. No po prostu wypas. Nigdy nie myślę o przyszłości. I tak wkrótce nadejdzie. Dobra, jestem w nowej epoce, więc jest grubo. Teraz badania. Co ja mogę produkować? Internet. Podwaja generowaną turystykę. To na pewno poproszę to. Niech będzie internet. To mi się przyda na pewno do mojej, kurczę, do mojego zwycięstwa kulturowego. No i okej. Co ja tu mogę zrobić teraz? Tych gości trzeba leczyć. Tych można upgrade'ować w sumie na coś. Do Gatlinga. Chociażby. Działa też można upgrade'ować. Konnice nie mogę niestety upgrade'ować na nic ciekawego, ale mogę ich wycofać. To zapraszam tu. Zapraszam tu. Tych zapraszam tu. No i tak, lansjerzy niech sobie jadą się lansować tutaj na tył, że tak powiem. Bombowiec się leczy. Ten gościu niech ciśnie tutaj i naprawia te wszystkie uszkodzone sprzęty. Bombowiec. Co on może zrobić? Czy nie bombowiec, tylko trójpłat w sumie. Przejęcie. Rozkaz ten pozwoli jednostce powietrznej na przejęcie dowolnego ataku z powietrza. Dowolnego ataku z powietrza. Czyszczenie nieba. Przejęcie. To co, w sumie na razie ZZ może zrobić. A ten gostek niech się fortyfikuje. Ci w końcu tu zbudują tą drogę przez pustynię. To mi się przyda, ta droga. To tutaj, tu trójpłat. No dobra, to prześlemy go do Priramzes. Trójpłata. Teraz ten samolocik może się leczyć, ten też. Ci też niech się leczą. Piechotę trzeba wycofać gdzieś. Jakieś ciekawsze miejsce. Dobra, to leczymy. Jest general, to let's go, następna tura. O, mam jednego szpiega wolnego. Wypas. Zniesiono Louvre, no szkoda. Dobra, dwie... Nie, to już mogłem przełączyć na ten zamek, Boże, po co ja to buduję? No, co zrobić, dobra. 200 hajsu na turę, no nieźle. Jeszcze bez kurczę 6 karawan, które mogę zbudować. To jest grubo. Po prostu. Byblos pragnie wiary, bla bla bla. Kongres Światowy staje się organizacją Narodów Zjednoczonych. No to grubo. Dobra, ciśniemy naprawiać te wszystkie uszkodzone pola, że tak powiem. Co ja tu mogę zrobić? Tutaj pociśnij. Hopie. Teraz tak, wy możecie budować... Droga jest, to niech będzie tutaj. Pociśnijmy kolejną dróżkę. No, coś takiego. Mokradło. Czy ja to mokradło mogę osuszyć, czy nie? Zyzy.
działa też z... To mogę upgrade'ować, to mogę upgrade'ować. I produkcja, co by tu wyprodukować? Jakieś cudaki, wieża CN jest w końcu, genialnie. Gdzie jest ten zamek? Nie mogę tego nóż Feinsteina wyprodukować? WTF. Tu jest 8 tur, a tu jest ile? Tu jest 7 tur. Dobra, to ci goście niech robią projekt Manhattan, a ci niech zbudują wieżę CN. Ale czemu ja nie mogę tego zamka, zamczyska zbudować? Pytanie. Gdzie jest to zamczysko? Kurczę blade. Kolej. Czego to wymaga? Miasto musi znajdować się maksymalnie dwa pola od góry, będąc wewnątrz twojego terytorium. Będące, aha, czyli obok góry musi się znajdować, super. To jest wzgórze, to tutaj pewnie nic nie zbuduję dokładnie. To tutaj dopiero w Elefantyi mogę to zbudować. Gdzie jest ten zamczysko? Jest, 14 tur, o Chryste. Igrzyska, Boże, są jeszcze do badania. Ile tego powstało? 12%, o Boże. Dobra, to ja pójdę sobie w igrzyska najpierw. Okej, okay, Manhattan też, tam sobie spokój z Manhattanem. A teraz tak, tutaj jest, przełączymy się na igrzyska. Po wojnie będą igrzyska po prostu. Tu też igrzyska. Tu też igrzyska. Dobra, Heliopolis, niech buduje igrzyska tak samo. No i co, tutaj baza wojskowa, to niech będzie, będą igrzyska. Działa, mogą awansować sobie. Dobra, niech będzie to. Zyzy. Trójpłat niech zrobi zyzy. Ci też zyzy. To też może się fortyfikować w sumie. Ci goście niech coś tutaj zrobią, jakąś kopalnię na tej pustyni czy coś. Dobra, czy w tym mieście jest jakaś jednostka? Nie, nie ma. To teraz będzie. Fortyfikuj się. Tymi gośćmi przejedźmy tu. Zyzy. Memphis ma artylerię, to świetne. Pytanie, co ja z tą artylerią mogę zrobić? Na razie nic, niech się fortyfikuje. Dzisiaj niech leczą. Wyznaczyć delegatów. Wybór gospodarza. No to oczywiście, że Egipt. 4 głosy, wow, fantastycznie. Dobra, następna tura. Co on tu będzie tworzył, ten Attila śmieszny? Czy on będzie chciał mnie znowu trollować po 10 turach, czy nie? W sumie dział żadnych nie ma, ja mam trochę samolotów, to nawet gdyby próbował tu coś zrobić, to niewiele zdziała. Dobra, pytanie, ile mi się uda wyprodukować w ciągu jednej tury tego, tych kurcze igrzysk. 33%, no nieźle, to praktycznie... A było przed tam ile? Chyba 14, no to jakieś 15% natury. Świetnie, dobra, tu poproszę to. Tutaj poproszę kopalnię. Tu poproszę drogę. Samolot może zrobić zyzy. No wy weźcie w końcu, osuszcie to bagno. Dobra, niech będzie farma. Bombowiec, zyzy. Ci fortyfikują się. Bombowiec też może zrobić fortyfikacja, w sumie leczenie i następna tura. Dobra, to można naprawić. Genialnie. Ile tu jest specjalistów? No cała chmara po prostu. Więc nie ma co narzekać. Jeszcze internet podwoi moją kulturę. Ze 110 zrobi się 120, to po prostu, no, no myślę, że to zwycięstwo kulturowe jest do osiągnięcia. Jak ci się podoba? Twarde granice. Otwarte granice, co za to chcesz? Jak ci się podoba? Nie. Jakieś dziwne oferty ta Rosja składa po prostu. Ten troll tu będzie robił. Jeździ tymi swoimi śmiesznymi jednostkami w tej wewte, ale nic specjalnego tu nie widzę. Przydałyby mi się jakieś czołgi, Chryste, albo coś. Hongkong coś tam naparza. Tania potępia Mongolię. Co zrobić? Dobra, jest jeden szpieg. Pytanie, gdzie go przesłać?
koniec otwartych granic dla Katarzyny, koniec daniny dla Katarzyny. No dobra, to trzeba się dogadać, może otworzę te granice. Zdrastuj. Handel, otwarte granice. Gawari. Otwarte granice, zaproponuj. Matka zawiesz. Konie, ropa, aluminium. Jak ciebie понравится? Do widzenia. Dobra, badania i co teraz? Silnik spalinowy, o. Globalizacja, to mi niepotrzebne, ale silnik spalinowy mi się przyda. Ile ja mam ropy? O, jedną sztukę ropy, no to grubo. To czołgów raczej nie pobuduję. Chyba, że ogarnę zaraz. Tu jest ile? Tu jest ropa, 7 sztuk. To na co ja służyłem 6 sztuk ropy? Gdzie jest ta ropa? Służycie 6, ale na co? 6 sztuk ropy służyłem na coś? Aha, chyba samoloty potrzebują tej ropy, zaraz. Zobaczmy, czy samolot potrzebuje ropy? Ta, wypas. Dobra, to jasne, wszystko się stało. Jednostki bez rozkazów. A czemu on mi tą kulturę zajął tutaj, nie kminie? Przecież to było moje. Jakim cudem on to zajął? Przyprawy wciął? O, WTF. Czemu to się zmieniło? Mi się wydawało, że ten uran był w moich granicach. Czy coś tutaj przegapiłem? Czy to cytadela coś zmieniła? Co ona robi, ta cytadela śmieszna? No WTF, bez jaj. Czemu mi zabrało ten uran? Czegoś tu nie kminie. Dobra, ile jest tego? 67%, dobra, to w następnych turze wygrywam to i tyle. Jednostki bez rozkazów, piechota. Muszę się fortyfikujcie, chłopy. Dobra, ten idzie tam, ten idzie tu. Coś tu jeszcze do zrobienia? Tutaj jest jakieś jedno pole, dobra, to ciśnij tutaj. Ten ziom w końcu zbuduje tą drogę chyba. Tak jest, chyba się udało. Dobra, tu fortyfikacja. Zbudował tą drogę, zbudował. Jest połączenie czy nie? Pewnie w następnej turze się pojawi, czy coś w tym stylu. Chociaż tutaj i tak była przystań, więc nie wiem. O, jest, pojawiło się. Była przystań, więc powinno to działać normalnie. Nie wiem, czemu to nie działa, skoro tutaj jest przystań, zbudowana port i wszystko. I nie było połączenia handlowego ze stolicą, to tego nie rozumiem do końca, no ale niech będzie. Musiałem pobudować drogę, która mnie trochę sporo kosztuje. Dobra, ile tu jest ropy? Coś tutaj było. Tutaj była ropa, 4 sztuki ropy. Trzeba tam wysłać, kurczę, ten. Trzeba wysłać kuter. Ryby. Zaraz, czy on sięga do tych ryb? Potępienia, bojaj się. Trzeba kuter zbudować w ogóle. Hongkong tak ostro walczy tam, kurczę, z tym. Z Mongołem. Udało się zdobyć podziw czegoś tam. Koniec przekazywania srebra Czace. Koniec daniny dla Czaki. Koniec. Co? Zakończył się na podstawie którego otrzymaliśmy konia od Czaki. To super. Połączenie zostało ustanowione. Ile zostało tej? 90%, czyli 30% natury jakieś, czy 27% w sumie. Dobra. Co ja mogę tutaj zrobić? Mogę coś poupgrade'ować na pewno. Te działa trzeba upgrade'ować na bank. To jest mega siła po prostu. Tych gości mogę też upgrade'ować. Z tych mogę zrobić gatlingi. Coś jeszcze? Tutaj jest jedna artyleria. O, tych gości mogę upgrade'ować ekstra. Do strzelców. Tu są działa jeszcze jedne. Proszę, proszę. Gdzie będziemy się pokulać? Do Heliopolis na przykład. Dobra. Ci goście coś zrobili? Zrobili drogę. Okej. Lansierów mam całe masę, po prostu. A, tutaj trzeba coś naprawić w końcu. Tutaj te farmy zostały rozwalone i tak dalej. Dobra, my tutaj się fortyfikujemy. Szybka następna tura. Let's go, let's go, let's go. Ile zostało? Zbuduję te igrzyska, czy nie? Rosja potępia Hunów. Hunowie potępiają Rosję i tak w kółko Macieju. Po prostu. Jakieś samoloty gościu przesyła, co on to knuje? 5 samolotów tu ma, no nieźle. Ja mam ile? 5, 4. To ma tak 5, 7 samolotów w sumie, no grubo. Muszę tą ropę ogarnąć, bo bez tej ropy będzie kiepsko. Tu jest jeszcze jedna ropa. Proszę, proszę, to by można nawet miasto tu budować.
są jakieś kurcze blade ryby. Więc nie byłoby najgorzej. Co tu jeszcze jest? Aluminium, proszę to. Ej, to by było dobre miasto. Jest zwierzyna, jest aluminium, jest, są ryby, są owce. Tutaj na przykład zbudować. Czaka, no nie, drugie miejsce zająłem. Co ja dostałem to drugie miejsce? Parada chorążek, plus 3 zadowolenia. No w mordę jeżdżę. Drugie miejsce, zdobyły ten. Plus 3 zadowolenia, jednorazowa zwiększa 30 wpływ w państwach, miastach i parada chorążek. A on co dostał? Turystyka rośnie o 100% na 20 tur. Darmowy ustrój społeczny. WTF po prostu, to było grube. Dobra, to w Tebach budujemy coś. Budujemy wieżę CN. Ten niech buduje, kurczę blade, projekt Manhattan. Tutaj budujemy co? Pera w Sydney mogę zbudować, super. Tylko 30 tur. To bez przesady. Tutaj budowałem, chyba działa. Artylerię, ta. Produkcja tutaj. Co tu można wyprodukować? Może Settlersa tak jakbyśmy wyprodukowali. O i tyle. I go tam się prześle. Robotników mam budować? Nie, się mija z celem. Stadion. Elektrownię słoneczną. O. Może tutaj robię ten. O, tutaj zbuduję osadnika. A tych osadników przełączę na coś innego. Tylko pytanie na co? Piechota? Działa? Artyleria nie będzie. Dobra, tą artylerię to też mogę sobie upgrade'ować. Tych gości też mogę upgrade'ować. Co ja tu jeszcze mam ciekawego? To mogę upgrade'ować? Nie, nie mam już hajsu. Dobra, jeszcze jedna artyleria. I będzie gites. Tutaj co? Tutaj trzeba by zbudować do końca chyba w końcu ten... A, bo schron przeciwleczy. Populacji przeciwko atakom atomowym. To mi na razie się nie przyda. Baza została zbudowana wojskowa chyba. 7 sztuk węgla. No to niech będzie fabryka. Grubo. Tutaj opera, fabryka. To poproszę fabrykę. I tutaj co można zbudować? Giełdę, jedna tura tylko. Wybierz badania. Balistyka. Działa przeciwlotnicze, karabiny maszynowe. Elegancko. Jednostki bez rozkazów. No co zrobić? Dobra, przejdźmy tu. O, ci goście niech się fortyfikują. Działa. Można rozłożyć i zzy. Tutaj też można to rozłożyć. Te działa i zzy. Karabin Gatlinga niech sobie czuwa. Lancierzy też sobie czuwają. I następna tura. W sumie trzeba zagęszczać ruchy, bo zaraz mi tutaj czas upłynie. Dobra, to zostało naprawione. Ale pytanie, czy ja straciłem, kurczę, ten... tą kulturę, przez to, że on zbudował te cytadele? Coś mi się widzi, że tak się stało, bo ja tam pamiętam, że ten uran był w moich granicach. Co on tu ma? Wojsk żadnych specjalnych nie ma. Ile ja mam? 4 ropy. Fantastycz po prostu. Wieża CN, 7 tur, Manhattan 5 tur. Super. Chciałem gdzieś uran, nie mam żadnego uranu, no to super. To po co mi ten projekt Manhattan, to się pytam? Nie wiem. Nie jestem już przyjacielem Wellington, nie jestem już przyjacielem lasy. Lasa pragnie wiary. A Boże, z tym Hongkongiem tutaj będzie jazda, coś czuję. Pozatapiają tych statków, dam konkretną ilość temu, kurczę, Mongołowi. Jestem przyjacielem Bogoty i tak dalej. No co zrobić, Boże? Dobra, wyślijmy tutaj swój stateczek podwodny. Yeah, to mi się przyda. Tak, co tu jest? Wzgórze. To poproszę tutaj kopalnię. To mogę awansować na lepszą piechotę. Tych gości w sumie też mogę awansować? Mogę, jeszcze mi hajsu wystarczy. No i dobra, miodzio. Produkcja, co teraz? Koloseum. 46 zadowolenia, to sobie mogę odpuścić na razie. Na razie wezmę to, kurczę, wieżę transmisyjną. To jest produkcja i co dalej? Fabryka. Spoko, styknie. Niech będzie. Idziemy tu.
Teraz co? Za wiarę mogę coś kupić? Za wiarę mogę coś chyba kupić. Chyba jakiegoś, kurczę, wielkiego człowieka sobie zafunduję. Pisarz, prorok, naukowiec, muzyk, wielki artysta. O, niech będzie wielki artysta za 1000. Dobra. Czy ja mam miejsce jeszcze na te? Spoko, mam tonę tego. Dobra. Wyślemy naszego szpiega dokądś. Tylko dokąd? Dokąd wysłać szpiega? Do Kopenhagi. O, proszę bardzo, już wiem, gdzie go wysłać. Ruch i na przykład... Albo nie, anuluję to. Prześlę go gdzieś do tego typa. Do Balat może wysłać go? Tutaj wszystko widzę. Prześlę go do Balat. Idź, ruch i coś takiego jak Balat znajdź. Zulusi, Mongołowie, Hunowie, Balat. Dobra. Będę sobie obserwował Balat, co tam się dzieje. Tak, jednostki bez rozkazów. No to działa, mogą sobie się pokulać tutaj chociażby. To można wykulać, działa tu wkulam. I z tymi gośćmi można ich sfortyfikować. Szybka następna tura. I tyle. Projekt Manhattan. Tylko 4 tury, to niedużo. Spoko. Dobra, czy jak tu zbuduję miasto, to ogarnę te ryby. Tutaj będzie raz, dwa, trzy. Powinienem. Gdzie jest siatka pól? A Boże, daj spokój. Raz, raz, dwa, trzy. Nie no, powinienem sięgnąć. To jest jeszcze ropa, goddammit. Nie jestem już sojusznikiem Hongkongu. A co zrobić? WTF, ale Lawenta jest moim sojusznikiem, a co? Muzyk się pojawia. Ja, grubo, kolejny? Dobra, tu niech będzie to. Tych gości można fortyfikować. Muzyk stworzy wielkie dzieło. W sumie artysta. Tak, to był artysta. Śmierć Marta. Ok, muzyk stworzy też wielkie dzieło. Yeah, kultura 232 przez internet została podwojona elegancko. Dobra, co tu robić w takim razie? Tu można zbudować drogę do tego nowo wybudowanego miasta, które za chwilę powstanie. Tych gości można awansować. Ci goście niech idą tutaj i mi coś tutaj zmontują. Teraz za 100 poproszę tutaj coś takiego jak kuter. Popłyniemy do tej ropy. Tu w sumie 2 kutry się przydadzą nawet. No i co teraz? Trójpłat? Niech będzie trójpłat. Żeby mieć jakąś ochronę przed nalotami jakimiś. Dobra, wybierz produkcję i co teraz? Tutaj można zbudować. Fabryki nie zbuduję, bo nie ma węgla. Tak, nie ma węgla. Centrum recyklingu. Trójpłat, pancernik. Niszczyciel. Pancernik ropy wymaga. Niszczyciel niekoniecznie. Ruch 6. To może statek podwodny. Atomowy statek? No on nie wymaga, kurczę blade, ten uranu. 5 tur. Ruch 6. Zasięg 3. No dobra, to ciśniemy podwodny statek atomowy. Czy tego mogę upgrade'ować? To jest atomowy? Nie, to też jest atomowy okręt podwodny. Tu wypas. I nie wymaga uranu? Elegancko. Dobra, produkcja, co tutaj wybudować? O, bazę wojskową właśnie trzeba skończyć. Okej, okay, to ja będę kończył przy okazji tą rozgrywkę, bo i tak się zasiedziałem za długo trochę. Zobaczmy szybko demografię. Demografia, trzecie miejsce, jeżeli chodzi o żołnierzy, no to elegancko. Dobra, zobaczmy teraz postęp zwycięstwa. Kultura, no kultura ciśnie ostro. Poszła do góry i to konkretnie. Więc Bizancjum jak powoli ten i Zulus, no i Polska, jaki strasznie powolny wpływ mam na tą. Portugalia 109%, elegancko. Hunowie 161%. Okej, okay, tobie, ja będę kończył, także dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.